Wiadomo już, jak ma wyglądać nowy stadion Sandecji. Wizualizacja została przedstawiona podczas sobotniego spotkania na stadionie przy udziale prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, prezesa PZPN Cezarego Kuleszy oraz wykonawcy, czyli Jana Kosa z grupy Blackbird. Zwrócił uwagę na bryłę stadionu. Od początku chciałem, żeby to była bryła zamknięta, żeby wszystkie trybuny były kryte, żeby światła były już najnowszej generacji i oczywiście, żeby padła ta magiczna liczba 8111 miejsc. Dalej prezydent dziękował tym, którzy wierzyli i trzymali kciuki za realizację inwestycji. Wkrótce będą tak szybkie ruchy tutaj wykonane, że niektórym oko zbieleje. I dalej będzie swędział ten pewien otwór, który mam nadzieję swędzi ich dzisiaj. Sandecja jest jak jedna pięść i taka będzie zawsze. Prezydent deklaruje, że zostanie powołany specjalny zespół, który przygotuje specjalną procedurę, dzięki której obiekt będzie liczył ponad 8 tysięcy miejsc. My tu stoimy z prezesem na podniesionej murawie 1,20 m. Na całym terenie 3 hektarów został ten teren podniesiony i powstała ta piękna murawa. Dlatego mamy murawę w stylu europejskim. W takich standardach ten stadion ma powstać. Wciąż nie wiadomo, jaki będzie koszt budowy nowego stadionu. Spółka Miejska Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, którą powołano do budowy stadionu oraz nowej siedziby Urzędu Miasta, zaciągnęła na ten cel kredyt w wysokości 140 milionów złotych. Koszt budowy stadionu według koncepcji zakładającej 4900 miejsc miał wynosić 50 milionów złotych. Zwiększenie ilości miejsc oznacza wzrost kosztów inwestycji o około 20 do 30%.